Nazywam się Wojtek Jeżowski, jestem prezesem i dyrektorem kreatywnym agencji Black Rabbit. Agencja, tak naprawdę ostatnio odkryliśmy, że zajmujemy się wideokontentem, a nie tylko produkcją. I co to znaczy wideokontentowa? To znaczy, że robimy filmy dla biznesu głównie, w tym się specjalizujemy, no, które są do internetu, to nie są reklamy telewizyjne. Zajmujemy się wymyślaniem, produkowaniem jakby i też pilnowaniem klienta potem, żeby wiedział, co z tym filmem zrobić. I teraz tak, dostałem to zaproszenie tydzień temu od Arta i mniej więcej to mi powiedział. Chciałbym, żebyś opowiedział, jak się robi film małym zespołem, w założeniu tani, które ma mieć efekt dorażenia bomby atomowej, bo takie są wymagania klienta. I powiem wam szczerze, mam z tym problem duży, ponieważ to są bardzo słabe benchmarki, jak dla mnie. Znaczy, mały zespół i efekt rażenia bomby atomowej. No bo co to jest efekt rażenia bomby atomowej? No to prawdopodobnie chodzi o ilość wyświetleń. Okej, okay, no to możemy mieć, nie wiem, milion wyświetleń, ale pytanie, w jakim celu one są wyświetlane? Może tak być, że tak z ostatnią reklamą, czy zdążyłam mieć dziecko, czy nie. No może być milion wyświetleń, ale czy to pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, fundacji, która zrobiła ten content? No, śmiem twierdzić, że nie do końca. Zatem niezależnie też, czy wydamy 1000 zł, czy 5 miliardów złotych, czy będziemy mieli 10 obejrzeń, czy 5 miliardów obejrzeń, to są moim zdaniem słabe benchmarki, bo najważniejsze to jest zrobienie contentu, który ma znaczenie. Czyli ma znaczenie, który wpłynie na jakoś na ludzi, ich zmieni albo spowoduje, że oni powiedzą, o, to jest fajny pomysł, albo znaczy inaczej, że wywoła jakiś efekt emocjonalny. Dlatego o tym będziemy trochę dalej później mówić. Ale co to jest ten efekt rażenia bomby atomowej? Zrobiłem taki test. Dane są ze Sotrendera. Chciałem zobaczyć, jakie są top 10 filmów na YouTubie w kategorii technologii i sprzęt. Dlaczego technologii i sprzęt? No bo tutaj startuperzy, biznesy, raczej technologia i sprzęt niż, nie wiem, ogrodnictwo czy FMCG. Załóżmy, dobrze. Zacznijmy od maja. Pierwszy filmik, a zapomniałem jeszcze inne rzeczy. Pokażę filmy, które mają najwięcej wyświetleń, ale które są polskimi produkcjami, które powstały w Polsce z polskiego pomysłu, polskiej produkcji, bo cała reszta to są kopie gotowych filmów, które centrala przysyła do oddziału polskiego. Polacy dokładają głos albo robią napisy i to leci w internet. I teraz zależy od, nie wiem, Samsung na przykład jest topowym kanałem, jeżeli chodzi o technologię i sprzęt, ale oni w większości mają gotowce, które przychodzą z zagranicy. Teraz zobaczmy, co oni zrobili tutaj. Kulinarne arcydzieło wymaga doskonałości na każdym kroku. Zatrzymaj na dłużej świeżość składników dzięki idealnym warunkom chłodzenia. Muśnij doskonałość, gotując na płycie z technologią wirtualnych płomieni. No to moim zdaniem nie jest wideokontent, bo to jest reklama. To jest gruba reklama za gruby hajs. Samsung zgłosił się do agencji reklamowej, zapłacili dużo pieniędzy, wzięli Amaro i ta reklama lata w telewizjach, czyli to nie jest to, o czym mówimy. Kolejna rzecz, Lenovo, zobaczmy, co to jest. Siema wszystkim, z tej strony Stew, Blow i Czułek i dzisiaj nagrywamy film, gdzie będziemy rywalizowali ze sobą i będziemy grać w kalambury. Więc jak już wiecie, ten materiał będzie gorący i zobaczymy, kto będzie najlepszy. Kalambury! Kalambury! No dobra, to już bardziej spełnia normy wideokontentu, tak, do internetu. Jest to robione w Polsce z jakimś pomysłem. Są youtuberzy, okej. Okay. Ja tu zaznaczam, że będę mówić bardziej o filmach B2B, o firmach na potrzeby biznesu, na potrzeby na przykład startuperów czy średniej, mniejszych firm, bo w tym się specjalizuję. I okej, to jest fajny film, polska produkcja, polski pomysł, Lenovo, fajnie, mają tam chłopaki 200 tysięcy obejrzeń, z tego co pamiętam, tak? No ale pytanie, czy jakby dla biznesu to jest jakby wartościowy content, tak? Czy biznes chce, żeby z nim, z jego, nie wiem, marką kojarzyli się ci ludzie? Może tak, może w tym wypadku Lenovo to była jakby decyzja strategiczna, ok, robimy dalej. Czy to będzie pasowało do każdego biznesu? No pewnie nie. Siema, też było. W kwietniu, Techland, projekt GC, zobaczmy.
okej, okay, no to też jest content wideo. W Polsce zrobiona gra, więc reklama w Polsce też wykonana, wszystko fajnie. W marcu nie było takich wideokontentów, były same kalki przyklejone za granicę. No to jakby, jaki jest w takim razie próg wejścia, jeżeli chodzi o siłę rażenia bomby atomowej? No ile trzeba mieć tych obejrzeń, żeby się załapać do pierwszej dziesiątki filmów na YouTubie w technologii i sprzęt? No, okazuje się, że około 145 tysięcy. No to mniej więcej zrobiłem średnio z ostatnich 5 miesięcy dla najniższych oglądalności tego top 10. Jeżeli chcielibyśmy być na pierwszym miejscu, no to musimy tych mieć obejrzeń około 800 tysięcy. To jest duża, duża różnica. Teraz przypomnę sobie, o czym mówimy dalej. O, jak zrobić dobry content w takim razie? No bo ja tutaj troszeczkę mówię, taki może taki diss był na tych ludzi, to jakby nie o to chodzi. Największy problem z tym YouTube'em polskim, z tym kanałem, było to, że tam nie było nowych produkcji. Tam nie było wartościowych produkcji w sensie, kurczę, zrobimy coś fajnego dla Polaków, albo nie tylko dla Polaków, ale w Polsce, nie wiem, jak będzie miało to siłę rażenia, to pójdzie w cały świat i się okaże, że ta nasza firma w Polsce jest zajebista. No nie, po prostu przekopiowano rozwiązania zagraniczne. Więc jak zrobić dobry content? To jest, i o tym chciałbym porozmawiać dzisiaj, bo nie jak zrobić tani content albo super zajebisty content efektowny, tylko jak zrobić dobry content, który jest efektywny. To jest jeden z moich ulubionych cytatów. Your idea is competing with everything ever made. Global Director of Creative Solutions Facebooka to powiedział, niejaki Mark Darcy jakiś czas temu. Co to znaczy, że cokolwiek my wrzucimy do internetu, cokolwiek my zrobimy, jakikolwiek film, nieważne, czy to za 1000 złotych, czy za 1000000 złotych, on będzie konkurować z wszystkim, co kiedykolwiek zostało stworzone. To jest siła internetu, ale jednocześnie duży minus internetu, że nie możemy sobie zaplanować, jak w telewizji czy w kinie, że ludzie siedzą akurat przed telewizorami i oglądają nasz content, to, co chcemy powiedzieć. Nie, my musimy walczyć o zaangażowanie widza. I rzeczywiście, no, przeciętna osoba, która ogląda YouTube, nie będzie się zastanawiała, ojej, no nie no, chłopaki mieli za mało pieniędzy, dobra, obejrzę, ale jest spoko, bo jest najnowszy odcinek Gry o Tron, no i Gra o Tron wygrywa. I my musimy konkurować z najnowszym odcinkiem Gry o Tron, mimo że o tym nie myślimy, nie chcemy. Ale tak trochę jest, bo YouTuber w każdej chwili, czy nie YouTuber, tylko internauta, no może w każdej sekundzie wyłączyć nasz content, wejść na Torrenta albo na HBO Go i obejrzeć sobie najnowszy odcinek Gry o Tron. No z tym konkurujemy niestety. Więc najważniejsze jest dla was, czyli nie wiem, dla przedstawicieli biznesu, startupu, to nie jest to, jaką kamerą to nakręcimy, czy będziemy mieli super znanych aktorów, gdzie to będziemy kręcić, tylko back to the basics, czyli podstawa komunikacji biznesowej, marketingu, co chcemy powiedzieć i komu. I nawet jak będziecie rozmawiać z agencją reklamową, czy z domem produkcyjnym, czy z YouTuberem, czy z kimkolwiek, kto ma kamerę i zlecacie mu robić content, wy musicie to wiedzieć. Nie wystarczy powiedzieć, a zrób mi coś fajnego z eventu i wrzucimy do internetu i będzie fajnie. No, może być, może nie, ale to jest najważniejsze. Jak pewnie znacie, czytaliście albo słuchaliście o różnych wypowiedzi biznesu, o marketingu, o PR-ze, to jest ważne. Co chcecie powiedzieć i komu? Wasz core. W komunikacji biznesowej, o której opowiadam, no to możemy rozróżnić B2B czy B2C, czyli business to business i business to consumer. Nie będę w to wchodzić, to są marketingowe rzeczy, ale mówimy tu o przekazywaniu informacji wy jako jednostka biznesowa, firma czy startup. Szukacie na przykład inwestora i no musicie mu coś powiedzieć, tak? Jakoś to chcecie powiedzieć. Dla mnie troszeczkę B2B jest jak briefing bezpieczeństwa w samolocie. Zakładam, że większość z was kiedykolwiek leciała samolotem, prawda? Wiecie mniej więcej, jak zapinać pasy w samolocie. Wiecie mniej więcej, co się wydarzy, jak maseczki spadną, gdzie może być kamizelka ratunkowa, albo jak wygląda chociaż. Więc moim zdaniem ludzie, którzy czekają i spotykają się z, nie wiem, z młodymi, fajnymi biznesmenami, którzy mają coś do powiedzenia, chcą coś przekazać, sprzedać nowy produkt, nową wizję, to te osoby troszeczkę są jak
pasażerowie samolotu, którzy już tym samolotem latają 100 lat. I oni znają na pamięć, co się będzie działo, tak? Bo oni widzą i spotykają się z takimi młodymi biznesmenami, no przynajmniej raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, i oni troszeczkę wiedzą, czego się spodziewać. Nieważne, jak fajny jest produkt do sprzedania, oni będą wiedzieli, aha, no pewnie tutaj jest taki pivot, tutaj będzie tyle kosztów. Dużo nie zrobimy. I chciałem wam pokazać, co może film zrobić w takiej komunikacji, tak? Business to business, tak? Business do inwestor albo do partnera biznesowego, którego chcecie pozyskać, albo do nowego klienta, albo inwestora. To jest jeden z filmików, które są wyświetlane w jednej z największych linii samolotowych na świecie. Meine Damen und Herren, im Namen Ihrer heutigen Lufthansa-Crew möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieser Maschine vertraut zu machen. Ladies and Gentlemen, on behalf of your Lufthansa-Crew on duty today, we would like to show you the safety features on board. We would appreciate your attention. Bitte schenken Sie uns jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, achten Sie darauf, dass es nicht herausfallen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter dem Vordersitz verstaut ist. No i co, nuda, nie? Ale wszystkie punkty jakby komunikacji biznesowej są, tak? Znaczy jest pani, która mówi, że prosimy o uwagę. Wszystko to, co musimy powiedzieć, będzie tu powiedziane. Tylko pytanie A, czy ktoś to będzie chciał oglądać? B, czy zapamięta cokolwiek? C, czy w ogóle pomyśli, o, fajnie się latało tą Lufthansą, jak będę miał okazję, polecę jeszcze raz. A teraz zobaczcie to. I got some safety tips that you gotta know. And trust me, it's something that you wanna hear. So honey, zip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere, yeah. So won't you buckle your seatbelt, put it on tight, and keep your in that chair until we turn off that light. Turn your electrical devices off as fast as you can. Again. So tonight. Okej, to są tylko urywki, ale który film byście chcieli do końca zobaczyć? Pierwszy czy drugi? Drugi, nie? Czyli tak, to samo, ten sam content merytoryczny, to samo przekaz biznesowy, totalnie w innym wykonaniu. I teraz, okej, niby B2B, niby do zamkniętej grupy, ale zobaczcie, oglądali już na YouTubie. Lufthansa 12 tysięcy, Virgin America ponad 10 milionów. Czyli robiąc komunikat biznesowy o bezpieczeństwie w samolocie dla pasażerów, do zamkniętej tak naprawdę grupy. Oni zrobili coś, co się stało wiralowym hitem i spokojnie ich promuje dodatkowo. Teraz nie wiem jak wy, ale jak ja miałem możliwość króciutką przelecenia samolotem Virgin America, tam nie wiem, no godzinę chociaż w Stanach w zeszłym roku, to ja ją wziąłem, mimo że nie wiem, to kosztowało parę dolców więcej. I powiem wam, że przeżycie lotu to jest troszeczkę jak ten film. Rzeczywiście jest kolorowo, wszyscy uśmiechnięci, zamawia się posiłki i picie poprzez aplikację w telefonie, bo to przez Wi-Fi nie można poprosić stewarda, poproszę puszkę, on ci powie, nie, musi pan Wi-Fi kliknąć w aplikacji. Więc to jest wszystko powiązane i to jest, ale to znaczy też o świetnej komunikacji, o świetnym kontencie, który uzupełnia tą komunikację. Nie jest oderwany od siebie, to nie jest jeden filmik. Będziemy mówić o drugiej polskiej, bardzo konsekwentnej komunikacji w internecie, też dużej firmy. No dobrze, to skupmy się trochę na tym B2B. Ja teraz chciałbym pokazać parę naszych produkcji, no bo, prawda? Pierwszy typ to jest sales produktowe, czyli takie filmiki wspomagające sprzedaż, albo trochę akcje marketingowe w internecie. Sales też polega na tym, że zrobiliśmy filmy dla sprzedawców, którzy przychodzą do klienta, gadają, pokazują filmik. No.
Nie wiemy, nie znamy wyników tych, jak bardzo sprzedaż wzrosła, ale wiemy, że firma ona zamawia kolejne, więc to chyba coś znaczy. Employer branding, to chyba wszyscy wiedzą, jakby pokazywanie firmy jako fajnej firmy do pracowania dla potencjalnych pracowników, jak i do obecnych. I thought leadership, czyli pośredni PR, pośredni komunikat o firmie, czyli firma bardziej wychodzi na zasadzie, pokazuje, że jest ekspertem, pomaga ludziom i poprzez to, że pomaga, czyli nie wiem, załóżmy jakieś blogi eksperckie na jakichś różnych forach i różnych stronach, one nie sprzedają konkretnej usługi, ale wiemy, że aha, ta firma mi pomogła rozwiązać jakiś problem, to ja do niej wrócę drugi raz. Naszym głównym klientem, takie trzy case study, to jest Trendmicro, duża firma amerykańska, która zajmuje się bezpieczeństwem IT, też B2B. No i co? I zrobiłem takie, żeby was nie zanudzić na śmierć, krótkie trailery, zbitki różnych produkcji, które dla nich robiliśmy w tych trzech kategoriach. Czyli pierwsza, sales. The amount that we need to analyze is staggering. In today's threat landscape, criminals are everywhere and launch attacks from every region of the globe. Infiltrating criminal forums, trawling the dark web, analyzing services and tools used by criminals. Of course, you could just forget about it, you know. But I can't. I have to install, don't you see? There's no choice. Time is money, he said. When I take down key systems to install the critical patches, the business comes to a halt. Everybody, check out my new custom credit card. Welcome to Nice Town Bank. Cyber criminals create malicious apps and dangerous websites designed to steal your private data. Trend Micro Mobile Security detects and blocks the bad stuff, keeping your mobile devices protected. Pierwsza połowa tych filmików to są bardzo takie produktowe rzeczy, które wykorzystywali handlowcy podczas spotkań. One mówią o bardzo skomplikowanych systemach, jak działa wyszukiwanie wirusów w danej sieci i co się z tym dzieje. I myśmy pomogli, dali taki, zamiast puszczać PowerPointa, daliśmy fajny filmik, gdzie ich rzecznik prasowy opowiada, kręcą się cyferki, statystyki, różne elementy i to podobno działa. To bardzo fajnie klienci przyjmują. Druga część to są, jak widzieliście, trochę lepsza jakość, to są już YouTube'owe filmiki marketingowe, za które dostaliśmy nagrodę w zeszłym tygodniu, ale nie będziemy się chwalić za bardzo, prawda? Drugi to jest employer branding. Sure. Okay, sounds good. Yeah, absolutely. I am Suzanne Anderson, and I am inside regional account manager. What I like most about Trend is the stuff that Trend does is cool. It's cool stuff, you know? Trend Micro で多くの成長の機会を与えてくれます。その一つに Trend Micro では There are people who sell really sexy stuff, and there are people that sell trash bag liners. And every one of them has got a grind to make it work. We've chosen five schools in the Dallas area where we can go and send our Trend Micro volunteers to give back to the community. I'm actually excited the company does this. All right. I've been with plenty of companies who would never do something like this. So this is great. Were they nice or were they not cool? What were they like? Nice. There was cool and there was points. There was cool. All right, thank you very much. Yes. Końcówka tego zbitki to były oczywiście jakieś CSR-owe działania firmy. Po prostu lecieliśmy kręcić, co się dzieje. Potem mieliśmy 10 godzin, żeby to zmontować i pokazać pracownikom. Wcześniejsze to były bardziej pokazy, jeden filmik rekrutacyjny dla potencjalnych pracowników, a inne seria filmików opisujących, pokazujących dzień życia danej osoby, która jest, nie wiem, menadżerem X albo jest pod menadżerem X, żeby pokazać innym pracownikom, jak się powinno najlepiej pracować. Tutaj troszeczkę zrobiłem zbocze z kursu i powiem, że my zawsze w tych filmach staramy się złapać jedną rzecz, a tutaj widać to szczególnie. Widać emocje. Znaczy to też nie wystarczy wysłać pana od wideo, który skręci po prostu to, co się dzieje i mamy udokumentowane, aha, no byliśmy, tylko wyłapywanie elementów emocjonalnych, które są autentyczne, z którymi mogą się ci pracownicy identyfikować. I błagam, zapamiętajcie, jeżeli cokolwiek, to jest emocjonalność, emocje. To jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu, a szczególnie do internetu i o tym też będziemy za chwilkę rozmawiać. Kolejny filmik to jest Thought Leadership, czyli firma pokazuje, że jest fajna, że wie, na czym mówi, że wybiega w przyszłość, że zastanawia się nad istotą problemu, jakim jest na przykład IT security, co się będzie w tej branży działo przez kolejne 10 lat.
The recommendation is a complete review of network security architecture. With the police investigation and potential legal action, due diligence really is key. The link was sent to all the email addresses that we found on the social profiles of the employees. Now we just gotta wait for them to take the bait. Here is my good friend, Smarty, the lovable smartphone. Vic, they're coming from everywhere. This is not what I wanted. People died, man. Securing the joins between networks, applications and services remains the greatest challenge of modern times. Tutaj przestrzał różnych produkcji, to jest tak naprawdę branded entertainment, czyli reklama nie będąca reklamą w tych produkcjach, które się pojawiały tak naprawdę już w internecie, online, w porównaniu z innymi, które nie do końca, to było, że to logo było na początku, tylko na końcu, na zasadzie to nasza firma przedstawia i potem nie było chamskich logotypów, tylko przekazywanie wiedzy i to, co się działa. Teraz wracając do Polski troszeczkę, bardzo często słyszymy to. Mogę to nakręcić komórką jako reakcję na, nie wiem, skomplikowany scenariusz, wysoki budżet, terminy, długie terminy. I teraz owszem, teraz wam pokażę osobę, której się udało nakręcić komórką. Tak? Prezes firmy, który nagrał to, może nie komórką, ale sam to nagrał, sam wymyślił, sam zagrał, sam to nakręcił i prawdopodobnie sam zmontował. Tego nie wiem na pewno, ale pytanie, czy każdy prezes, czy każdy szef firmy ma na to czas, oprócz swoich obowiązków, i czy wtedy tekst, mogę to nakręcić komórką, jest jakby dobry, no. Więc zobaczmy, o kim mówimy. Czyli można, prawda? Bardzo fajny filmik, jak na komunikację B2B o tym, że słuchajcie, dostaliśmy nowego klienta. To jest film, którym został chyba najwięcej obejrzeń na ich kanale, to jest ponad 124 tysiące. I dlaczego on działa? No bo dlatego, bo Sadek jest autentyczny. Znaczy, on nie musi się starać. Myśmy wielokrotnie kręcili filmy korporacyjne, gdzie wychodzi przed nami, przed kamerę osoba, która musi się starać, że jest lubiana. Musi się postarać, żeby była autentyczna. On nie musi. To jest emocjonalny przekaz szczęścia, że słuchajcie, mamy, kurde, nowego klienta. I teraz jeżeli prezes, szef firmy, który chce zrobić film, jest emocjonalny i autentyczny, może zrobić to sam. Oczywiście, nie ma problemu. Pytanie, co wtedy, jeżeli nie jest, tak? No to musi zatrudnić ekipę, musi ją opłacić, musi wydać trochę pieniędzy, no i tutaj zaczynają się schody. I teraz ja nie namawiam was do tego, że trzeba wydawać dużo pieniędzy, bo równie dobrze film można za przeproszeniem położyć za 1000 zł i za 1000 000 zł. Natomiast emocje, autentyczność, pomysł, komunikat, który biznes chce powiedzieć, to jest najważniejsze. I zobaczmy, właśnie, no to jest taki szybki zbitka filmików, które poruszyły najbardziej nas, poruszyły najbardziej internet. Wiralowe komunikaty biznesowe, mamy Dove, mamy First Kiss, mamy Renault, nie pamiętam, co tam jest, WestJet. Można, tak? Znaczy nikt się,
jak wy to oglądacie, to czy kiedykolwiek się zastanawiacie, ile to kosztowało, ile to ludzi nad tym siedziało? Nie, wy zakładam, że wy się uśmiechacie, wy szerujecie to dalej z innymi ludźmi, dlatego że ludzie szerują, by wyrażać siebie. Ludzie szerują, by wyrażać swoje emocje. Zatem dajmy im content, który ma znaczenie, który nie tylko przekazuje jakąś informację suchą, nudną, ale opakujmy ją w fajny sposób, żeby oni chcieli się z tą dzielić, tak? Wywalmy w nich masę emocji, niech oni się uśmiechają, niech płaczą, ale niech cokolwiek się w nich zadzieje, żeby ten content miał znaczenie. I na koniec pokażę wam krótki filmik na rozluźnienie. To jest reklama preroll pomijalny, YouTube'owa. Też jak zrobić fajną reklamę w 5 sekund i też oglądalność jest do końca, a trwa minutę. Don't thank me. Thank the savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Dobrze, dziękuję bardzo.